Dzięki Szymon, że podpowiedziałeś mi z tymi pasami, że trzeba ciągnąć. Motor nisko na gumie leci, tak. To jest ta pozycja. Tak. A zaraz mogę ci pokazać taką pozycję. Gumę muszę podszlifować. No to jedziemy teraz podszlifować jazdę na kole, tak? Tak, jedziemy teraz. Spokojne miasto, miejsce na, gdzieś w mieście, gdzieś na uboczu, żeby wiesz, nie było jakiegoś. No, żeby nie było ściemy, no. I polatamy na kole. Ja obiecałem, że nie będę klnął. Tak? No. Jedynie po francusku. Ja się postaram. Sacre bleu. Putain. Prezentacja pasów. Tu się męczysz, to nie mogę, na ostatnim filmie to widziałem, nie mogę wytrzymać po prostu, nie mogę. No ale fajne pasy. No tak. No, przecież się na tor, kurwa. Siema. Cześć. No równe bluzki macie? No, kurwa, to jest tutaj tak popularna bluza, że ja pierdolę. A czemu ja takiej nie mam? Czemu chodzisz na megabacie? A, no widzisz. No tak. Popularna. Ja byłem zajęty czym innym. Czy nie żona dzwoni? Dzisiaj ciężarówkami się ścigamy. Widziałem ładny pion. Widział ładny pion. Widział. Żółwi. Nara, hejos. Nowe ćwiczenie. Enduro guma. Black Opso. Tak, dla wszystkich fanów Black Opso. Ćwiczenie pokaże mi Daniel. A wszyscy go znają jako enduro gumę. Prezentacja pasów. Bo się męczysz, to nie mogę, na ostatnim filmie to widziałem, nie mogę wytrzymać po prostu, nie mogę. No ale fajne pasy. No patrz, naciskasz tu, to jedną ręką go otworzysz, syk. No, bajer. O kurde. Jest rzucony. Tak jest, jeden. O ja. Drugi się też poluźnił. Drugi się tu poluźnił. I syk jest rzucony, tak? I a zapinanie, patrz. O ja. Ale zapinanie, tak? No bajka. Tego robisz tak, nic, no, lekko, nic no. Więcej nie robisz. No. Patrz, i teraz zapinanie jest, tak? Robię tak, tak. Mam już pas mniej więcej na wymiar. Przekładam tutaj. No niesamowita sprawa. Proszę ciebie, no to musi być taki coś, tak? No mam to, no. I patrz. Mam blokadę. Hop, i zapięte. Fuu, no bajka. Tu masz szekle takie, o. To ci się nie wypnie, jak ci motor podskoczy, tak? Mhm. No, no i masz, no kurwa, no proszę ciebie, no ja nie... Pasy 20. K4 Remix dla każdego. Ile one kosztują w promocji? Proszę cię, 50 zł czy ileś? 50 zł. Trzeba poczekać na promocję. Tak. Czemu masz lampę zasłoniętą? Nie, no żeby tak wiesz, intymnie wyglądać. Dobra. Tak jak czołgi w drugiej, tu sobie tak robię takie światło, wiesz. Uh-huh. Tak jak czołgi w drugiej wojnie światowej. No. Ze szperaczem. Przed bombardowaniem, wiesz. No. Pasy 24 MX. No. Kupuję po prostu. A to jest mój numer startowy. No, jedziemy. No ale te okularki są wygodne, kurwa. Raven. Enduro guma. Raven. Umiem. To latamy. Gumę mu
muszę podszlifować. No to jedziemy teraz podszlifować jazdę na kole, tak? Tak, jedziemy teraz. I spokojne miasto, miejsce na, gdzieś w mieście, gdzieś na uboczu, żeby wiesz, nie było jakiegoś. No, żeby nie było ściemy, no. I polatamy na kole. Ja obiecałem, że nie będę klnął. Tak? No. Jedynie ja po francusku. Ja się postaram. Sacré bleu. Putain. A tego nie wytną. A kurwa. Nie, nie wolno. Ale to jest zakręt po hiszpańsku. A nie wolno. No i nie, bo no, obiecałem. Por favor, no por favor. Por favor. A lo mejor. Mejor, a lo mejor. Lecimy na gumę. Teraz będzie zapinanie moimi pasami. Tak, wersja numer 2. Druga opcja. Druga opcja. Ja jeszcze nawet nie powiem czas start. No czekaj, czekam, czekam. Mój ten tu uciek. Szybko z łączka. Nie. No, no skręcę, skręcę, no nawet się już nie będę śmiał chyba. Teraz. Ale żeś mi wszystko wypiął. No to czekaj, może wstrzymam, nie? Nie, nie, dobra. Przygotuj. Nie, 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 dobra, dobra, jest wszystko dobrze. Myślisz, że będzie chciał ktoś ten taki materiał taśmociok oglądać? No, ale to bardzo długi ten materiał będzie. Przekładamy. Ale nie, no kurde, no skąd ja mogłem widzieć, że takie pasy? Ale teraz on na tych pasach, jak tu jechałeś, to coś opowiadałeś, że on się tu wyglebił, tak? Tak, wyglebił mi się. Czyli to tak, bo mi się nigdy nie zdarzyło, że mi się wyglebił na tych pasach moich 24MX, nie? A jakby był na przyczepce, to mógłbyś go zgubić. Tak, to już by był zgubiony. No trochę to trwa, nie? W ogóle widz mi podpowiedział, jak mam wypinać motocykl, nie? Że trzeba pociągnąć za pasek. Ja nie wiedziałem tego, a mi nikt z kolegów nie powiedział. Czyli tak, tu mam. Czyli zgasło coś. Zgasło, czy to się kręci? Nagrywa się. Aha, kurwa, się wystraszyłem. Ten typ tak ma. Ten typ tak ma oszczędny. Teraz dobra. Drugą stronę. No powiem ci, też ci to sprawnie idzie, nie? Żebym ci na nie namieszał w tych pasach. No. Ale wiesz, ja musiałem to porozplątywać, bo on był wyglebiony, nie? Tak. I sobie go tutaj pykam. A ten jest wariant jakiś awaryjny z tym pasem takim, tak? Tak, wariant awaryjny. Jak się ten przerwie? Nie, jest, tu nie mogę celnąć w dziurkę, nie? I dlatego z niego zrezygnowałem. Teraz zrobię zbliżenie. Dobrze mam, czy nie? Na pewno ktoś zwrócił uwagę, że źle coś robię pewnie. Jak zwykle, bo ja muszę wszystko dobrze robić. I sobie tak po prostu jadę. Ile się da. Masz jeszcze, nie boli cię ręka od tego trzymania kamery? Trochę, trochę. No ale jak zawody, też coś zrobiłeś, tak? Zacząłeś trochę jechać, tak? Na zawodach? No. Tak. Przejechałem najprostszy odcinek, czyli po piachu proste, nie? Potem zobaczyłem wielką rurę. Postałem sobie tam z 10 minut. Zastanowiłem się nad nią. Dobrze, dobrze. Powiedziałem panu, że ja już nie jadę. No. Bo ta rura taka jakaś duża i ci ludzie tak... Raz wchodzili na tą rurę, raz nie, jeden tam, nawracali, dwóch pojechało w drugą stronę. A ja mówię, dobra, no kurde, no jestem tu. Głupio by było nie przejechać takiej rurki, nie? To ja szybko ci przerwę, mi się przypomniało, kiedyś tu byłem z kolegą, nie chciał przeszkody pojechać, to pan z obsługi go pobił. Tak? Tak, na Kociewski. No ale co, ale ty nie dostałeś w mordę. Nie dostałem w mordę, po prostu. Przełączyłem sobie zaraz na drugą mapkę, no. Żeby był mocniejszy. Wbiłem sobie dwójeczkę. Przechyliłem się do przodu, pykłem sobie gazu. Nie przewróciłem się, przejechałem przez rurę. Trafiłem potem na jakieś coś dziwne, no to przejechałem. Potem były zaraz opony. Na oponach no to trochę tam pobuszowałem po nich. Nie przejechałem szybko, tylko musiałem go tak, wiesz, przerzucać, podnosić, namordowałem trochę. Potem przez kamienie mi już poszło fajnie, nie? Jezu, to cały ten zaliczyłeś. Nie, do samochodów dojechałem. Do samochodów. No. I co, cię wypuścili bokiem czy coś? Bokiem, no. Samochody mogłem przejechać, ale gościu mówi, że tam to wszyscy i tak tam, mówi, stają, także
Może puścili cię bokiem. No i puścili mnie bokiem. Okay. I jestem zadowolony, że tą rurę przejechałem i... A samochody bym przejechał, proste były jakby. Nie? Aha, i belki przejechałem i te belki betonowe. Tylko zawieszenie mi stawało na tych betonowych, nie? Mhm. Uderzało. No dobra, co, zapięty? Wiesz co, jeszcze trochę mała kosmetyka, co? No, teraz. Raven! Co? Raven! No, fajną masz tą słomkę, Raven! A tą słomkę masz tu fajną. No. Muszę sobie tak samo zrobić. Nie musisz tego plecaka kupować. Dobrze. Nie musisz plecaka 24MX kupować. Nie musisz. Okay. Go. No jestem po zawodach. Fajne czasy powykręcałem tu na Kociewskim. Kocham mnie. No i pakuję sprzęta. I spadamy na chatę. No, jeszcze trochę na kole polaka. No i patrz. Ciach. Lecę z boczku, prezentacja pasu 24MX. Aj tam prezentacja, to chodzi o system. System mocowania motocykla. Tak, system mocowania. Dla każdego. Tak. Blokadka. Bez ściemy, uwaga. Blokadka. Blokadka. Teraz tak, tu ściągam. Tu ściągamy. Nic więcej nie robię. Idę z tamtej strony. Taka piękna tam sprawa. Już zamknięty, tam już jest temat zamknięty. Tak, tak. Jest ładnie po tego. Niektórzy tu za półki montują. Dokładnie pokaż może tą klamerkę. Fajna tak, klamerka. Tak, taka szybko złączka. Wiesz, przez te nufy to jest tak zrobione, że wiesz, no, przy jakimś podskoczeniu się tak nie wypnie, nie? Bo to jest tak przyłożone. No baj. Nie, no to jest tak za imprezy, kurwa, to się najbardziej cieszę z tych nufów, bo wyglądałem 100 lat. A ja myślałem, że ze spotkania ze mną, ale dobra. Niech będzie Raven. Ale ty tak świeżo i młodo nie wyglądasz, jak te okulary. No, no tak. Tam szekla się też nie wypnie. Szekle pokażemy jeszcze raz dokładnie. O tak, ona się tam nie wypnie i teraz no, tak. Ściągając motor, przychylam do siebie. O, dziękuję, do widzenia. Temat zamknięty. Dziękujemy. Zamknięty. Zamknięty temat. Zamknięty, tak. Za dużo gadać, to mówię, no dlatego... Ja ci powiem, ja już nie chcę, że to tam reklamuję, ale jak ja zobaczyłem, jak ty te pasy, kurwa, od tirów odpinasz. Bo ja mam temat od tirów, rzeka, no. Gadasz, ludzie chcą coś obejrzeć, a ty tam się mocujesz, ty. No ja nie szlak, ja już przestałem to oglądać, a później jeszcze raz sobie to włączyłem ten film. No. Mówię, że wiem. Człowiek się uczy całe życie, a jak ja robię błędy, nie chciałbym, żebyście no ty, no, wyrobili błędy. No to mówisz ten system do kasku, no to jest właśnie to urywasz, o, czy sobie docinasz na wymian. Dobra. Puszczasz w kasku, bo ty masz taką zagiętą, wiesz. Tak, tak. I tam szybko złączkę od paliwa i plecaczek nie musi być 24 litr, może być jakiś inny. No, ale sobie mam bidon taki, to sobie z jednego zrobię. No. To jeszcze zaprezentujemy te bidony, które są do wygrania. To jest taki termos, nie? Termos, no. O. No już wypiłem wszystko, nie? Wszystko wylane już jest. Wiesz. No. No i Google Raven. 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 Muszę angielskiego trochę podszlifować. Jedziemy do świecia poszukać jakiejś drogi. Wyjazdy na gumę z endurogumą. Już wyjechaliśmy z zawodów, a tu chcę wam pokazać fajną panoramę, chyba świecia. Coś widać? Widać chyba. Było. Dzięki Szymon, że podpowiedziałeś mi z tymi pasami, że trzeba ciągnąć. Daniel, tam była taka fajna, nie? Czy nie? Co? Po lewej, jak jechaliśmy. No nie, no jedźmy do tego śmiecia, tam to się ogarnijmy, tak? Już od śmiecia. A, no dobra, okej. Okay, trochę, żeby dziury były, żeby równo było i tego. Aha. No to jedź, bo to zaraz w prawo będzie jeść, co wyszukaj jakiejś drogi. Dobra. Pierwszy jedź. No dobra, nara. Dzisiaj ciężarówkami się ścigamy. Nie przewrócił się na moich pasach. No
będzie dobrze. Wystawiamy bryki i będziemy na gumie latać teraz. Przejazdów parę zrobiłem przy Danielu enduro gumie. Moim mistrzu i mentorze. Nie, no widziałem, no jestem świadkiem. No masz już fajny pion przez chwilę widziałem. Widziałem, no nie wszystkich przejazdów nie oglądałem, ale tą widziałem pozycję, masz właściwą. Ładny, fajnie się motoru trzymałeś i tylko teraz, tak jak mówię, no kurwa nie strać tego. To może wyszło przez przypadek, czy w ogóle, no może co jakiś czas wychodzi, ale już coś liznęłeś tego już fajnego poziomu i musisz sobie to przyswoić teraz. Wytrenować, żeby to tak za każdym razem wychodziło, wiesz. I to już to. To już jest to, nie? Tylko to jest stara szkoła, nie? Taki ładna, fajna, równa jazda. To możesz powoli iść do tyłu bardziej, nie? Żeby motor nawet zwalniał, ale to już tak ostrożnie, nie? Mhm. No to i już uczyć się, jest... I uczyć się nowej szkoły. No nie, no pierw tej opanuj do perfekcji, tak? Tom opanuje do perfekcji. Tak, żebyś był wymiataczem, kurwa, starej szkoły i wtedy może dalej. Czyli nie liczą się kilometry, które przejadę na jednym kole na raz, tylko nie, technika. Nie. Tak. Żeby... Nie rozpędzaj się, bij go na przykład na, nie wiem, z czwóreczka. Widzisz, ja tylko do piątki wchodziłem, już się nie piątki nie rozbijałem. Czyli z czwórki do piątki przechodź i już lądowanie, nie ciśnij gazu na piątkę na maksa, tylko już zostaw sobie zapas do lądowania, żebyś mógł wylądować z gazem, tak? Czyli piątka tak do połowy, 60% i później jak już to nie podpalaj się, że jeszcze zrobię 100-200 metrów, tylko już ląduj znowu od początku, tak? Czwórka, piątka, leć fajnie, już jest za szybko, ląduj z dodania konkretnym gazu, nie? Nie podpalaj się tą szybkością, bo 120 przy lądowaniu to nie jest frajda, tak? Czyli pion według ciebie jest dobry, mój. Widziałem ładny pion. Uciekłem. Widział ładny pion. Widział. Żółwik. Nara, hejos.